No co, no pierwsza połowa bardzo słaba, nawet beznadziejna w naszym wykonaniu. A ja przestrzegałem cały tydzień chłopaków, że jak zespół ma 7 punktów, to nie można lekceważyć. Zresztą przykład to mieliśmy u Janikowo z Gniewkowem, gdzie Gniewkowo pojechało do Janikowo, miało 0 punktów. No i wygrało mecz. No i tak samo tu chłopaków przestrzegałem, no niestety wyszli jakoś na takich jakichś miękkich nogach, pochodzili po boisku zamiast walczyć. No nie oddali, jak to się mówi, serca na boisku. No po przerwie już było troszeczkę lepiej, no wiadomo, żeśmy zmarnowali wiele sytuacji. Marcin z Konieczka 2, Krystian Piechocki też 2, Kośka z paru metrów. No bym mógł tu jeszcze wymienić chyba parę sytuacji. No ale mówię, no Marcin otworzył wynik meczu i to jest bardzo ważne. A to, że jesteśmy w czubie, dla mnie ten zespół, gdyby się przygotował w lipcu normalnie, a to z tego co wiem, to odeszło 6 ludzi. 6, no ja przyprowadziłem. To tak szybko się od razu nie zgramy, ale gdyby ten zespół był od lipca taki jak był, to byśmy, uważam, byli na pierwszym miejscu.